Google właśnie udostępnił swój własny model AI do generowania wideo o nazwie Veo 2. Zanim opowiem Wam o nim coś więcej, chcę Was zachęcić do wsparcia mojego kanału przez suba, lajka lub komentarz. Możesz również zostać moim patronem i za niecałe 8 zł miesięcznie zyskać dostęp do filmów, które przygotowuję specjalnie dla nich. Wszystko, czego potrzebujesz, żeby wypróbować nowe narzędzie od Google, to przejście do strony aistudio.google.com i zalogowanie się do swojego konta Google. Po zalogowaniu zobaczysz panel AI Studio, który ma dużo więcej funkcjonalności, ale nie będę dzisiaj o nich mówił, a skupię się jedynie na możliwości generowania wideo. I zaczynamy od tego, że wybieramy tutaj tą zakładkę Videogen. Ja zacznę jeszcze od tego, że zmienię sobie motyw na ciemny, bo tak wszędzie wszystkie aplikacje ustawiam, więc możemy to zrobić właśnie tutaj. I tutaj mamy wszystkie opcje, które pozwolą nam dopasować nasz projekt wideo do tego, czego oczekujemy. Zaczynając od góry, mamy tutaj wybór modelu. Mamy tu tylko w tej chwili Veo 2. Możemy tu ustawić liczbę plików, które uzyskamy po wpisaniu prompta. Tutaj możemy ustawić, czy chcemy film w pionie, czy w poziomie. Czas trwania filmu. W tej chwili najdłuższy możliwy jest to 8 sekund. No i liczba klatek na sekundę i rozdzielczość pokazuje nam, że to dopiero wkrótce. Niżej znajdziemy jeszcze okno Negative Prompt. Jest to taki prompt, który możemy wpisać, aby się zabezpieczyć przed nieoczekiwanymi rezultatami. Na koniec, przed pisaniem prompta, musimy jeszcze pozwolić aplikacji na połączenie się z naszym Google Drive'em, bo to tam będą się między innymi zapisywały nasze pliki. I możemy rozpoczynać pracę. Wrzucamy naszego prompta. Wrzucamy nasz negative prompt, klikamy tutaj run prompt i czekamy na rezultaty. To, co od razu mogę Wam powiedzieć, to to, że nie zauważyłem, żeby dla aplikacji miało znaczenie, czy wpisujemy prompta w języku polskim, czy w angielskim. Na ekranie widzicie dwa filmy wygenerowane w tych dwóch językach i według mnie nie różnią się one za bardzo od siebie. Kiedy film mamy już gotowy, możemy otworzyć go w większym oknie, zobaczyć, jak wygląda. Film możemy ocenić. Możemy go pobrać bezpośrednio na dysk, albo dodać, wyeksportować do naszego Google Drive'a. W aplikacji możemy również ożywiać fotografię i żeby to zrobić, klikamy tutaj. No i tutaj możemy skorzystać już z gotowych przykładów różnych próbek takich zdjęć, wybrać sobie to zdjęcie i pracować już na nim. Możemy go dodać bezpośrednio z naszej kamery, z naszego Google Drive'a, albo załadować zdjęcie bezpośrednio z naszego dysku. Wszystkie nasze prace, które wyeksportowaliśmy na nasz Google Drive, w bardzo prosty sposób znajdziemy tutaj, klikając w historię i tutaj Drive Folder i mamy od razu nasze prace już na naszym Google Drive'ie. Minusem aplikacji jest ograniczenie do 4 filmów dziennie, co słabo wygląda na tle konkurencji. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat innych aplikacji AI, nie tylko do tworzenia wideo, ale różnych innych, sprawdź playlistę w opisie do tego filmu. Na dzisiaj to wszystko, dzięki, do zobaczenia, do usłyszenia, hej, cześć.